Słuchasz pierwszego na świecie radia Choreka. Eksperci o biznesie Choreka. Travel and Nice. Cześć, z tej strony Rafał Krzycki. Witam Was w kolejnym odcinku audycji Klub Szefów Kuchni. Jest ze mną oczywiście Jarek Walczyk. Dzień dobry, Jarku. Dzień dobry, dzień dobry. Słuchaj, no to może od razu przechodzimy do rzeczy. Powiedz, kogo Ty dzisiaj nam przyprowadziłeś jako gościa. Dzisiaj naszym gościem jest Monika Ignaciuk, projekt menadżer firmy Ambasador 92. Jeden z najlepszych w tym kraju, trudno to, nie wiem jak to wymienić, deserantów, osoba, która przygotowuje desery do restauracji. Kobieta, która ma niesamowitą wizję, jeżeli chodzi o desery i tak naprawdę jak patrzymy w restauracjach, gdzie pojawiają się nowe desery, to jedną z tych osób na pewno jest Monika, bo to widać od razu po karcie menu. Dzień dobry, Moniko. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Czy chciałabyś coś uzupełnić do tego, coś dodać? Co ciężko jest mówić o sobie, natomiast no tak, ja od wielu lat zajmuję się projektowaniem tak naprawdę deserów do restauracji, czyli tak, taka kropeczka nad i, kiedy już goście miałoby się wrażenie, że mają już dosyć, ale jednak wezmą ten deser i to jest jeden, ja uważam, z elementów, który jest bardzo, bardzo istotny, a z kolei to jest też moja praca, moja pasja i ja się właśnie tym zajmuję. Powiedz mi proszę, czy ty pracujesz z takimi restauracjami czy restauratorami, gdzie nie ma cukiernika i wtedy jest potrzebna rzeczywiście pomoc takiej osoby jak ty, czy nie, czy wręcz nawet jak jest cukiernik, to pracujesz z cukiernikami właśnie, by stworzyć nowe projekty. Jedno i drugie, podpowiem. Tak, to jest jedno i drugie, ponieważ ja zawsze mówię, że kucharz to nie cukiernik, ale też fajnie, bo dzięki temu mam pracę. I to jest troszeczkę trudno, tak, robić desery restauracyjne, ponieważ no, kucharze zawsze mają jeden problem. To jest wróg numer jeden na kuchni, który się pojawia, czyli waga, bo w cukiernictwie bez wagi to jest w ogóle niemożliwością stworzenia jakiegokolwiek deseru. I tak pracuję z kucharzami, jakby otwierając im oczy, że deser restauracyjny to jest troszeczkę już teraz coś więcej i świadomość gości, którzy przychodzą do restauracji, jest coraz większa i już oczekują czegoś innego, tak? Nie chcą już jeść tiramisu, kremu brulee, chociaż to są standardy, które zawsze się będą pojawiały. Ja pokazuję troszeczkę inny kierunek, że ten deser jest elementem, który musi być bardzo kompatybilny z jedzeniem w karcie, który mają, jak budując swoją kartę. I z kolei pracuję też z cukiernikami, bo coraz więcej restauracji ma cukierników, natomiast jakby mniej jest osób pracujących ze świadomością deseru restauracyjnego, bo to jest zupełnie co innego jak ciastko podawane w kawiarni, a co innego deser, który jest w karcie w restauracjach czy w hotelach. Rozumiem, pracujecie ze sobą. Tak, wiele deserów, które mamy w karcie, właściwie można powiedzieć 90% to jest inspiracja Moniki. Czasami coś tam modyfikujemy, ale to już tam bardziej kolorystycznie, czy zmieniamy gdzieś tylko sos, ale generalnie Monika pracuje u nas nad deserami i to mocno widać i goście. Mamy deser Pink Lobstera, który właściwie to na tylko, jeden... Tylko u was. Tylko u nas, aczkolwiek to, co Monika stworzyła, to tylko zmieniamy sosy i goście na to przychodzą i to jest taki stały punkt. Świetnie wygląda, przepysznie smakuje, także to też jest bardzo ważne. Tak, i to mnie bardzo cieszy, o czym Jarek powiedział, że modyfikują, coś robią, ponieważ ja pokazuję kierunek, w którym należałoby iść i cieszy mnie to, że modyfikują takie rzeczy, zmieniają, chcą się tym bawić, ponieważ ja uczę takiej świadomości smaku, świadomości technik i to jest fajne, kiedy mogą sobie pozwolić już na to, żeby iść o krok dalej i samemu tworzyć już desery. Taka jest też moja rola. Fajne, że no, tworząc taki deser, jakiś projekt, nowy pomysł, że z kolei nie zastrzegasz sobie, nie, to jest moje prawo autorskie i broń Boże, nie możecie tutaj tknąć nawet grama w jedną stronę, przesunąć czegokolwiek, tak, składnika, tylko wręcz odwrotnie, mówisz, mieszajcie w tym. Oczywiście, że tak. Mhm. Cukiernictwo jest po to, żeby się nim bawić, żeby odkrywać nowe smaki, nowe połączenia. Zresztą na pewno nie tylko cukiernictwo, ale kiedy znają już techniki, wiedzą, że smak jest zawsze jako priorytet,
i już w pełni świadomie wiedzą, jak zrobić, jak połączyć i idą o krok dalej, dzięki temu też mogą tworzyć sami swoje desery, więc ja już nie jestem wtedy aż tak bardzo potrzebna na każde zawołanie i ten absolutnie deser nie oczekuję, żeby wyglądał tak, jak ja chcę. Nawet mnie cieszy to, kiedy tworzą coś sami już. Mhm. To jest fajne. Jak ważny jest deser w gastronomii, w restauracji? Myślę, że to jest jeden z ważniejszych elementów, tak jak Monika na początku powiedziała, bo nawet jeżeli coś gościom nie smakuje, czy nie do końca jest ładnie podany, to deser tak naprawdę wszystko niweluje i to wspomnienie zostanie w naszej głowie po deserze. Zawsze mówię, deser i znakomita kawa powoduje, że gość wychodzi usatysfakcjonowany, tak? Dużo się zmieniło. To, co Monika pokazuje, pamiętam jeszcze wiele lat temu, to tak naprawdę była szarlotka, była panna cotta, tiramisu właśnie. Dzisiaj trudno gdzieś znaleźć w dobrych restauracjach tego typu produkty, aczkolwiek one są super, bo one się świetnie nadają na lunche, bo są szybkie do zrobienia. Także no, te też mają swoje plusy, tak? Ty masz cukiernika u siebie na pokładzie? Nie mam cukiernika, ale mam dwóch naprawdę fajnych ludzi, czyli jest to Daniel i jest to Robert. Przy nich się wychowuje teraz młody Sylwek, który widzę też ma pasję. Właściwie to Monika zaraziła pasją Roberta i Robert nie wyobraża sobie przejść już na kuchnię gorącą. Jego pasją jest kuchnia zimna, desery i to jest właśnie fajne. To pytanie to samo do ciebie. Jak ważny jest deser w restauracji? No wbrew pozorom wszyscy do tej pory myśleli, że budując kartę menu, deser to jest produkt, który po prostu musi być. I dzisiaj to, jutro, kiedy zmieniamy kartę, znowu coś innego. Coś, co po prostu będzie i na tym się kończy. Nikt nigdy nie przywiązywał do tego wagi. Natomiast zaczęło się to zmieniać w momencie, kiedy projekty deserów zaczęły iść trochę w innym kierunku i kiedy okazało się, że goście, dostając nawet przykładowe tiramisu, ale zrobienie dekonstrukcji tiramisu i podanie w ogóle w zupełnie inny sposób czegoś, co z założenia powinno być oczywiste, spowodowało, że wszyscy chcą bawić się tymi deserami, ponieważ ma to ogromny wpływ na zadowolenie klienta. Gościa, nie klienta, gościa, przepraszam. Mhm. Ile się zarabia na deserach? To sporo. W ogóle jest, w ogóle deser, deser jest takim punktem menu, który rzeczywiście przynosi zyski restauratorom? Zdecydowanie przynosi i chyba to jest, jeżeli chodzi o kartę menu, jeden z najbardziej opłacalnych elementów w karcie, bo wychodzi bardzo dobry food cost na deserach, to po pierwsze. Ale też trzeba pamiętać o tym, że desery, które podajemy gościom, one mają też zachęcić go, żeby ponownie wrócić. Mhm. To jest taki element, który, to jeszcze raz to powtórzę, zostaje w głowie i chcemy wrócić dla danego deseru. Miałem na przykład takich trzech młodych ludzi, którzy przychodzili tylko na deser Pink Lobstera, który był w koniakówce. Zmieniliśmy na chwilę deser troszeczkę inaczej, ale też pod nazwą Pink Lobster. To już chłopacy mówią, nie, my wolimy tamten i wróciliśmy z powrotem do deseru w koniakówce. Czyli nie tylko daje dobrze zarobić, ale jednocześnie jest swego rodzaju... Jest wabikiem. Albo takim elementem marketingu. Ale trochę, de facto trzeba też pamiętać, jeżeli odwiedzamy restaurację, to takim fajnym elementem sprawdzenia jest na zasadzie spotkania kawa i deser. Jeżeli kawa jest bardzo dobra i do tego deser wyśmienity, to robimy SMS-ika, robimy zdjęcie i mówimy, jesteśmy tutaj, fajnie. Czyli prawdopodobnie reszta będzie też dobra. Mhm. No to słuchajcie, tak, mamy ten food cost niski, znaczy dobry. Dobry. Tak? Dobry. Niski może być niski, dobry. Tak, ale jest dobry. Ale teraz pytanie, no właśnie powiedzcie mi, to w takim razie czy nie skupić się na robieniu tej szarlotki, sernika, tiramisu i tyle i koniec, bo to są pewne sztampy, standardy i ten food cost pewnie przy tych produktach jest jeden z lepszych, może się mylę. Czy rzeczywiście dobrym kierunkiem jest ten trend, który teraz widzimy? Mi się no akurat bardzo podoba, bo chociażby u Michała Imaniuka w jego Czekolada Cafe, gdzie są monoporcje. No to są fajne, małe dzieła sztuki, tak? I przepyszne, i oczami to się je, ale i rzeczywiście kubkami smakowymi to się pochłania. Ale no to wymaga większego nakładu pracy. Czy jest sens rzeczywiście zwiększać ten nakład pracy, zwiększać food cost, bo tam są też innej jakości produkty i tych składników jest dużo więcej, żeby jeden deser wyprodukować, więc te koszty generalnie rosną, ale to się kalkuluje jednym słowem, czy warto w to iść? No ja powiem, że zdecydowanie warto, tak?
To jest też fajne, kiedy przyjeżdżam do restauracji i pokazuję, jak robić taki deser. I kiedy przyjeżdżam pierwszy raz i zaczynamy robić wszystko od nowa, a zazwyczaj są to 3-4 desery, które robimy od początku, tej pracy faktycznie jest dużo. Ale kiedy porównujemy do zrobienia szarlotki, szarlotka się kończy i teraz co musimy zrobić? Musimy zrobić od początku ciasto kruche, musimy uprażyć jabłka, musimy zrobić kruszonkę, wszystko musimy zrobić od nowa i złożyć to w całość od razu. Jeżeli mówimy o deserach restauracyjnych, i to jest fajne, ponieważ właśnie ta świadomość, jakby nieświadomość tego, jak to się robi, powodowała, że do tej pory wszyscy mówili nie, bo to za długo czasu, za dużo to trwa, ale kiedy tak naprawdę wszystko mamy przygotowane do poszczególnych deserów, czy są to kruszonki, ziemie, tiule i tak dalej, nie robimy tego codziennie od początku. Zazwyczaj jednego dnia kończy się jeden z elementów, tak? I trzeba to po prostu zrobić, stanąć, więc wbrew pozorom tyle samo czasu to zajmuje, natomiast efekt jest zupełnie inny. Mhm. Dobrze, ja jeszcze powtórzę pytanie. Ile zarabia się na deserach? Ale to już, Jarku, do ciebie. Czy masz tak z ręki, od razu z głowy jesteś w stanie podać? Średnio desery są na procenty mniej więcej, wiesz, ile z całej wartości sprzedaży, jaką masz, no nie wiem, no to ile stanowią desery? No tak, u nas się też zmienia świadomość, bo to też trzeba powiedzieć, bo wiem, dlaczego kiedyś traktowali desery tak, jak traktowali, to już nie tak dawno. To było spowodowane, że przychodziliśmy do restauracji i zamawiało się praktycznie zupę, danie główne. Dzisiaj się zmieniło, zaczynamy od przystawek, zupa, danie główne, deser. Te porcje są trochę mniejsze, ale po to, żeby ludzie próbowali różnych smaków. I dołączyły do tego desery, tak? Właśnie do tej grupy. No wiemy, no przedtem była zupełnie inna sytuacja ekonomiczna, dzisiaj zupełnie inaczej wygląda. Na zarabiamy średnio, desery są na food coście 17%, 18%. To jest bardzo dobry food cost, jeżeli chodzi o restaurację. A czasami nawet jest na 12%. Mhm. To zależy, bo też trzeba pamiętać o tym, że jeżeli przygotowujemy jakieś dania, to też nam produkty zostają. Tak jak chociażby w prawie w każdej restauracji jest tatar. Bardzo popularny w Polsce, zostaje nam białko. No co z tym mamy zrobić, tak? No to robimy bezę. Mhm. Czyli właściwie często bywało tak, że te białka się odkładały i leżały w lodówce 2 dni. Mówimy, no dobra, teraz już czas wyrzucić, tak? Mhm. No bo do niczego nam się nie przydadzą. A tutaj po prostu białka, dziękuję, robimy. Czy to tort bezowy, czy robimy bezę, robimy świetny krem. I chwila, moment, jest wszystko tanio i szybkie w przygotowaniu. Też trzeba pamiętać, że desery to jest logistyka. Ważne, żeby szybko złożyć, bo to, co właśnie Monika powiedziała, dzisiaj kucharze są też cukiernikami i muszą dbać bardzo mocno o to, żeby zmieścić się w czasie gdzieś tam 10 minut od zamówienia. To jest dosyć istotne. Mm-hmm. No to Monika, do ciebie pytanie, jakie widzisz problemy, czy napotykasz problemy we współpracy z cukiernikami, gdy wchodzisz do restauracji i cukiernik jest rzeczywiście tam zatrudniony, albo jeżeli jest to szef kuchni, tak, i z nim masz tworzyć teraz desery. Z jakimi gdzieś tam pewnymi problemami na początku tej współpracy się spotykasz? Tak jak Jarek powiedział, jeżeli chodzi o desery, food cost jest na bardzo dobrym poziomie. Natomiast zazwyczaj pierwszy problem, który się pojawia, to jest zamówienie produktu. Zamówienie produktu, ponieważ produkty cukiernicze dla profesjonalistów, jeżeli chodzi o czekolady, o pasty z prawdziwych pistacji, nie należą do taniej grupy produktów. I zazwyczaj bierze się pod uwagę to, że jest to opakowanie, że kosztuje to tyle, a nie inaczej za kilogram. Wydaje się, że jest to drogo, natomiast i od razu wszyscy, Jezu, jak to wszystko musi być drogie, tak? Że to w ogóle się nigdy nie zwróci. Do momentu, kiedy nie zaczynamy robić tych deserów, póki nie przedstawię kalkulacji, receptur, okazuje się, że to, co kosztuje za kilogram, dozowanie poszczególnych produktów i procentowy skład w danym deserze, czekolady czy jakiegokolwiek innego składnika, powoduje, że mówią, o wow, a mi się wydawało, że do tej pory to wszystko będzie tak drogie, że ja nigdy na tym nie zarobię. I tak jak mówię, pierwszym problemem jest zawsze zamówienie produktów profesjonalnych, tak? Gdzieś tam czekolady, ja sama jestem świadkiem tego, że wchodzę i nie, to najlepiej to pójść do sklepu, do pani Zosi, tak zwanej na rogu ulicy i kupić cokolwiek, niż zamówić profesjonalne produkty, więc to jest taki jedną taką większą bolączką. Później jest też to, że tej pracy na początku jest dużo i przygotowanie tych deserów faktycznie trwa
przy pierwszym spotkaniu dosyć długo i to jest jakby problem, ale problem też jest sprzętowy. Niestety, to muszę powiedzieć, że jest problem ze sprzętem, a problem z profesjonalnym sprzętem na restauracjach, bo nie we wszystkich, ale jest problem. Nie ma zamrażarek, brakuje miejsca, brakuje szokówek, tak? Co jest też dosyć istotne, jeżeli mówimy o dłuższym przechowywaniu produktu, tak? Więc no, no